Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania Xiaomi Redmi S2. No i przechodzimy do pudełka. Sprzęt otrzymałem od sklepu Bezcena, za co bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyście mieli na uwadze to, że ten smartfon kosztuje nieco powyżej 700 zł. Tym bardziej, że to jest ta wersja 3 GB pamięci RAM, 32 GB. Jest również 4,64, więc jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to nieco droższa jest również dostępna. W każdej z wersji mamy Snapdragona 625, ekran 5,99 cala, to jest HD+, czyli 1440x720 pikseli. Z tyłu mamy dwa aparaty, 12 megapikseli i 5 megapikseli z elektroniczną stabilizacją, ten drugi jest ze światłem 2.2, jeżeli chodzi o aparat do selfie, to jest 16 megapikseli i tutaj podkreślałem również HDR plus lampa doświetlająca. Bateria 3080 mAh, więc nie jakoś dużo, no ale jak dobrze wiemy, sprzęty od Xiaomi są całkiem nieźle zoptymalizowane, więc zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Później odpakowujemy sobie, oczywiście folię zdejmujemy, to pudełko takie, bym powiedział, mocno klasyczne, jeżeli chodzi o wygląd i kolorystykę. W pudełku nie spodziewam się nie wiadomo czego, miejmy też świadomość, że to jest bardzo tani model, czy liczymy tu na jakiś cover, coś takiego, no zobaczymy. Ok, telefon na samym froncie, kolorystyka złota, więc tak to się prezentuje, zaraz sobie do niego przejdziemy. Jeżeli chodzi o resztę, no to... O, już czuję, że jest. Możemy sobie to otworzyć w ten sposób. Bardzo fajnie, że w tej cenie, rzeczywiście nawet w tej cenie, dostajemy cover tutaj taki silikonowy. Najtańszy, ale jak najlepiej chroniący samo urządzenie. Od razu widzimy, jak wyglądają wszystkie wycięcia i tak dalej, więc to jest jak najbardziej spoko. No i cieszę się, że w tej cenie po prostu nie jest zestaw zupełnie goły i wesoły. Ok, reszta zestawu prezentuje się w ten sposób. Nie spodziewałbym się tutaj USB typu C ani żadnej szybkiej ładowarki. Zobaczmy, jak to w praktyce wygląda. No, 2-amperówka, więc tak bym powiedział, dość klasycznie. Ale są telefony dużo droższe, które mają gorsze ładowarki, więc to też miałbym gdzieś na uwadze. No i pozostaje nam klucz, tutaj kluczyk pod spodem, jak zawsze schowany bardzo, bardzo głęboko. A jeżeli chodzi o kabel, no to tak jak mówiłem, micro USB 2.0, no ale jeszcze trochę musimy poczekać, zanim w tej półce cenowej będą pojawiały się urządzenia z USB typu C. I tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o zestaw, tyle. No okej, przechodzimy już do samego telefonu. Jak widzimy, oklejony. Oczywiście dwie karty nano SIM możemy sobie tutaj włożyć bez większego problemu. Jest możliwość również włożenia karty microSD i tutaj niezamiennie, czyli nie jest to slot hybrydowy z tego, co widać. To możemy sobie zdjąć. Jeżeli chodzi o ramkę, no to i w ogóle tył, no to wszystko jest plastikowe. Tutaj się nie oszukujmy, że w tej cenie może być inaczej. Natomiast no, wygląd jest dość klasyczny, bym powiedział, w dzisiejszych czasach. Nie ma tu żadnej rewolucji. Właściwie tylko wokół aparatu mamy takie dodatkowe wyżłobienie. W sensie ten aparat nie wystaje tak sam z siebie, tylko mamy dodatkowo to jeszcze plastik poprowadzony. No i widzimy tutaj te przeszycia. No, chociaż kurczę, czy to plastik jest? Czasami to brzmi jak aluminium. Muszę to dokładnie sprawdzić, oczywiście podam wam informacje w opisie, chociaż wydaje mi się, że to jest aluminium. Tak, no to chyba jest aluminium jednak. Dlatego też są te przeszycia tutaj w ten sposób poprowadzone. Chociaż tu plastik, a tutaj brzmi jakby może dlatego, że bateria pod spodem. Ciężko powiedzieć. No właściwie, tak jak wszystko widzicie, ładnie to wygląda. Nie można powiedzieć, że nie prezentuje się to okazale. Więc pod tym względem jest jak najbardziej w porządku. Po prawej stronie mamy dwa przyciski, jeden do regulacji głośności, drugi dwuklik, więc to jest również jak najbardziej ok. Ciekawe te przeszycia, bardzo interesująco to wygląda. Jeżeli chodzi o lewą stronę, no to możemy zauważyć, że mamy tutaj tylko właśnie slot na nasze karty i tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o dolną ramkę, klasycznie podejrzewam, że tutaj jest w ten sposób, że mamy głośnik, mikrofon, wejście do ładowania, u góry wejście na słuchawki, jest również tutaj port podczerwienie i drugi mikrofon. Ok, jeżeli chodzi o przód, no to widzimy, że no wszystkie najważniejsze informacje są
tutaj pokazane. Ta folijka oczywiście do zdarcia jest. Okej, no chodź. Że w międzyczasie włączymy sobie urządzenie. No i przód klasyczny. Oczywiście rameczki nie są jakieś super, super małe. Tutaj nie spodziewałem się niczego więcej, ale wygląda to w tej cenie na pewno bardzo spoko. No, mogła być ta na dole ciut mniejsza. No ale oczywiście no urządzenie jest dość spore przez to, ale wystarczająco wąskie, żeby je sobie po prostu chwycić. Jest nieźle, jest nieźle. No i przechodzimy do konfiguracji odcisku palca. Nie widziałem, żeby był tutaj jakaś możliwość zrobienia rozpoznawania twarzy, ale to sobie sprawdzimy oczywiście później. Wzór. Jeszcze raz. Ciach. Okej, gdzie? Chyba wiemy. No mam nadzieję, że będzie działał szybko jak w każdym Xiaomi, czy w większości przynajmniej. Na to liczę. Tym bardziej w tej cenie to będzie coś bardzo, bardzo spoko. Nie, pomiń. Pomiń, tu pomiń. Tu dalej. Okej, zakończona. No zobaczymy, jak to będzie śmigać. No specyfikacja jest, myślę, zadowalająca. Nawet bym powiedział, że chyba dobra. No przecież jest masa smartfonów, które są na gorszej specyfikacji. Działają całkiem nieźle. A jak dobrze wiemy, urządzenia Xiaomi są naprawdę dobrze jakby zoptymalizowane i one właściwie nie mają większych problemów w działaniu. Nie pamiętam, żebym miał jakiś Xiaomi, który by chyba jakiś mocno lagował, czy miał jakieś wybitne problemy właśnie z działaniem. Okej. Tu ostatnio zauważyłem też, że to trochę dłużej trwa, więc musimy chwilę poczekać. No okej, no jesteśmy. Może sprawdźmy sobie, bo widzę, że już jakaś aktualizacja nam się tutaj szykuje, czy gigabajty. 32 GB pamięci wbudowanej, 2281 na dzień dobry. I cóż my tu mamy jeszcze? Aktualizacja. Jakieś optymalizacje, więc to możemy sobie pobrać w międzyczasie. Jeszcze zobaczmy sobie informacje. Gdzie tu są o oprogramowaniu? Stan zabezpieczeń. No wygląda to jak marzec, więc może są to nowe poprawki, więc zobaczymy. No reszta wygląda dość klasycznie, masa funkcji. Sprawdźmy sobie jeszcze ten aparat. Tu odmów. Oczywiście nie będzie to aparat z Mi Mix 2S, no ale mam nadzieję, że w tej półce cenowej będzie zadowalający, nic więcej. Dobra, dajcie znać, co chcecie wiedzieć. Oczywiście, no przypominam, że jest to bardzo tanie urządzenie. Z jednej strony, no ale rozumiem też, że urządzenia poniżej 1000 są istotne na kanale, żeby je pokazywać, a nie tylko te flagowce. Czekam na wasze informacje, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!